O przyjęciu rezygnacji biskupa Adama Odzimka z funkcji biskupa pomocniczego Diecezji Radomskiej przez papieża Franciszka poinformował nuncjusz apostolski w Polsce Salvatore Penacchio. 7 października biskup Adam Odzimek ukończył 75 lat i osiągnął wiek emerytalny. Dotychczasowy biskup pomocniczy Diecezji Radomskiej Adam Odzimek jest biblistą i wykładowcą Nowego Testamentu w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu. Był pierwszym biskupem wyświęconym w naszym mieście. Stało się to w 1985 roku. W konferencji Episkopatu Polskiego w latach 1990-1998 pełnił m.in. funkcję przewodniczącego Komisji Episkopatu do spraw trzeźwości. Decyzją papieską z 25 marca 1992 roku został mianowany biskupem pomocniczym nowej diecezji radomskiej. Zawołaniem pasterskim biskupa Adama Odzimka są słowa, aby wiara i miłość były mocne. W maju tego roku wraz z biskupem radomskim Henrykiem Tomasikiem biskup Adam Odzimek świętował Złoty Jubileusz Kapłaństwa.